Music School uczą się dorośli, którzy... Zajmuję się marketingiem, a studiuję prawo. Mam na imię Agata, na co dzień pracuję z dziećmi, prowadzę im zajęcia w szkole podstawowej. Młodszy specjalista do spraw ściągania należności. Nazywam się Piotr Kołomycki, jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. Czasem do głowy przychodzi pewien pomysł. Na pianinie zaczęłam się uczyć grać w szkole podstawowej, ale po chyba 8 latach przerwy zatęskniłam za graniem. 3 lata temu stwierdziłem, że jak nie teraz, jak nie wtedy, to już nie będzie okazji do tego, żeby zacząć się uczyć grać. W pewnym momencie urodziło mi się takie, chcę założyć zespół, grać na gitarze, nie wiem dokładnie skąd, jak, dlaczego. W którymś momencie zaczęłam chodzić na imprezy karaoke i zaczęło mi przeszkadzać, że mam 3 piosenki, które mogę śpiewać na każdej imprezie i właściwie każda kończyła się tak samo właśnie na tych 3 piosenkach. No to mi kupili gitary na święta. I tak, no ale dobra, tam nie będziemy ci kupować jakiejś dobrej, bo ci się znudzi, odwidzi i tak dalej. 12 gitar później... Postanowiłam poszukać miejsca, gdzie mogą się uczyć osoby dorosłe, tak żeby można było pogodzić pasję z pracą. Na początku każdy jest pełen obaw. Dlaczego warto się uczyć? Co cię skłania do grania? Jak planujesz swój rozwój? Nauka gry na rozmaitych instrumentach jest zdecydowanie wymagająca i czasochłonna. Czy właśnie tej klasyki, której miałam dosyć, jak uczyłam się jako dziecko. Bałam się, że sobie nie poradzę na początku. Ale marzenia są warte tego, żeby podjąć wyzwanie. Wszystko, co tutaj się dzieje, sprawia, że z każdym dniem staje się coraz bardziej pewna siebie. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, także muzyka pozwala stanąć na nogi, naprawdę. Prawie codziennie ćwiczę albo czegoś się uczę. Jeden z pierwszych utworów, trudniejszych, jak dla mnie na tamte czasy, które udało się zagrać, to był utwór Tiersena, Comptine du Notre, z filmu Amelia, ale to był dopiero początek drogi, a teraz wraz z moim nauczycielem jesteśmy na etapie rozpracowywania utworu z gry komputerowej z lat 90. Heroes of Might and Magic. A myślę, że z marzeń nie warto rezygnować. Gra na instrumencie przypomina czasem walkę z bestiami. Pokój cały zawalony sprzętem, nie ma gdzie się ruszyć. Ciągle człowiek jeździ tylko z tymi gratami. Za życie. Gra na instrumencie jest bardzo wymagająca. Nie zawsze jesteśmy w stanie znaleźć czas, który uda nam się poświęcić na systematyczną i ciągłą naukę. Ale my jesteśmy po to, żeby pomóc. Ty też możesz zacząć spełniać swoje muzyczne marzenia. Czekamy na ciebie w naszej szkole. W którymś momencie jest coś takiego, tylko to już po paru lekcjach, że zdaję sobie sprawę, że na przykład jakichś dźwięków nie mam i nie potrafię ich w ogóle wydać. Ale wszystkie ćwiczenia sprawiają, że w którymś momencie jest takie wow, udało się. No i to motywuje do dalszego chodzenia na zajęcia. Tutaj wszyscy tworzą pewien zespół i pewien team i wszystkim nam zależy na tym, żeby uczniowie cały czas poszerzali swoje możliwości, poszerzali swoje horyzonty, ale przede wszystkim budowali wspólną grupę, wspólną społeczność ludzi, którzy po prostu fascynują się muzyką.